Jest zielsko, które ma tak mocne właściwości oczyszczające i pozytywnie wpływające na wątrobę, jak żadna inna dieta, żadna inna terapia. A tym zielskiem jest nic innego jak Ostropes planisty. Z rodziny astrowatych, powszechnie znajdujemy go w basenie Morza Śródziemnego, również uprawiany w Polsce. Ostropes planisty ma tak mocne właściwości, że wyobraźcie sobie, moja znajoma, która niestety została zakażona wirusem typu B w szpitalu podczas operacji, prawdopodobnie nie dożyłaby swojego wieku, gdyby właśnie nie ostropes planisty. Ponieważ w jej wieku nie można było przeprowadzać żadnych agresywnych terapii, jedyną rzeczą, którą się posiłkowała, był właśnie ostropes planisty. I to sprawiło, że dożyła sędziwego wieku, nie mając żadnych problemów z wątrobą. A co też ten ostropes ma? Nazywam się Renata Polak. Jeśli film się Państwu podoba, będę wdzięczna za lajki i subskrypcję, żebyście Państwo mogli mogli oglądać inne filmiki właśnie z dziedziny medycyny naturalnej i naturalnych sposobów leczenia. Ale wróćmy do tematu. Ostropes planisty ma substancję, która się nazywa silimaryna. I właśnie ta silimaryna ma tak mocne właściwości. To ona sprawia, że jest on przeciwzapalny, działa na insulinooporność, działa na regenerację komórek, regeneruje komórki wątroby, walczy z obtłuszczoną wątrobą, jest przeciwnowotworowa, zabezpiecza nas przed żółtaczką, w ogóle sprawia, że jeśli ktoś zapadnie na żółtaczkę, to szybciej z niej wyjdzie, zapobiega marskości wątroby, czyli ma tak szerokie właściwości, jest antyoksydantem i również chroni nasz pH żółciowy przed tym, żeby tam nie gromadziły się duże ilości, żeby tam nie gęstniała żółć i nie przez to nie tworzyły się kamienie. Więc silimarol ma, przepraszam, więc dlatego ostropes ma tak ogromne właściwości lecznicze i terapeutyczne, że trudno, żebyśmy nie skorzystali z tego. W związku z tym, jeśli macie Państwo, albo nawet nie macie Państwo, ale jeśli chcielibyście, żeby Wasza wątroba funkcjonowała lepiej, to sugeruję zjadać jedną łyżeczkę ostropestu mielonego, świeżo mielonego. Jest lepiej, jeśli kupicie sobie ziarna, bo one występują w postaci ziaren, powszechnie dostępny, a następnie zmielicie, po prostu będziecie mieć świeżo zmielony, mało tego, będziecie mieć pewność, że w tym zmielonym ostropeście nie będzie żadnych innych dodatków. W związku z tym mielicie sobie ostropes i bierzecie jedną łyżeczkę dziennie. Możecie przeprowadzać taką kurację 2 tygodnie, zrobić przerwę, znowu wrócić do tego. Zobaczycie, jak lepiej będzie funkcjonowała Wasza wątroba, a przez to będziecie poprawi się Wam Wasz system, Wasz układ trawienny, będziecie lepiej trawić pokarmy, będziecie mieć przez to lepszy sen, głębszy, ponieważ wątroba się oczyszcza w nocy między godziną 1 a 3 w nocy, a wtedy, kiedy ona jest zanieczyszczona, kiedy jest obłożona i kiedy jest obciążona, to mamy tendencję do budzenia się albo wiercenia, kręcenia, ten sen jest niespokojny. To się dzieje w nocy. W związku z tym, stosując ostropes, to zielsko, które mówię, powszechnie występuje w basenie Morza Śródziemnego, będziecie w stanie mieć również lepszej jakości sen. Jeśli skorzystaliście z filmiku, czegoś dowiedzieliście, podzielcie się tym ze swoimi znajomymi, zalajkujcie, zasubskrybujcie, żebyście na bieżąco byli z wiadomościami, żebyście na bieżąco mieli informacje, które mogą poprawić Wasze zdrowie. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnym filmiku.